Jest mi niezmiernie miło, że mogę uczestniczyć w tym bardzo ważnym wydarzeniu, ale przyjechałem tutaj w szczególności po to, żeby po pierwsze spotkać się z Wami, po drugie, żeby Wam pogratulować, a po trzecie, żeby Wam podziękować. Bo, Szanowni Państwo, ja z tym turniejem jestem związany w sposób szczególny, dlatego że jak co niektórzy z Was, którzy startowaliście dzisiaj, czy przez parę ostatnich dni w tym turnieju, miało kilka lat, to ja tutaj już walczyłem, mówiąc kolokwialnie. Nigdy nie byłem zawodnikiem, ale 3 razy byłem szkoleniowcem. I szanowni Państwo, takie to losy służbowe niekiedy bywają, że one się bardzo mocno łączą. I obecny tutaj komendant Szkoły Policji w Katowicach, pan inspektor Rafał Kochańczyk, był moim zawodnikiem. Bardzo dobrym zawodnikiem, bo zdobył bardzo wysokie miejsce. I ja myślę, że to również ukształtowało poniekąd jego karierę służbową i zawodową. I szanowni Państwo, ja od środka znam te emocje, które zawsze panują tutaj podczas tych zawodów. One są naprawdę niezwykłe. Te zawody się zmieniały, tak? To są najstarsze zawody, chyba się nie pomylę, najstarsze zawody prewencyjne w Polsce. Oprócz oczywiście tych zawodów policjanta ruchu drogowego, które są ciutkę starsze, ale te takie właśnie patrolowe to jedne ze starszych. Zmieniały się. Te konkurencje były różne, tak? Bo nawet dzisiaj zauważyłem, że te konkurencje, co niektóre się połączyły, jak obserwowałem jeszcze to tak mocno, to one były oddzielnie. Ale jedno jest pewne, szanowni Państwo, że startują tutaj najlepsi z najlepszych. Nie mogłem niestety uczestniczyć i obserwować Waszych zmagań, ale myślę, że to się nic nie... Przekonany jestem, że nic się nie zmieniło. Poziom wyszkolenia Państwa, którzy byliście tutaj, jesteście uczestnikami tego turnieju, to jest najwyższy w kraju. Nie ma sprawniejszych od Was policjantów, służb patrolowo-interwencyjnych i to naprawdę jest powód do dumy. Serdecznie gratuluję tym, którzy zwyciężyli, ale każdy z Was jest, Szanowni Państwo, zwycięzcą, bo bycie już tutaj, bycie, okazanie się najlepszym w garnizonie, to już jest ogromne wyróżnienie. Bo reprezentujecie swoje garnizony. Pokonaliście, zostawiliście w tyle swoich kolegów i koleżanki i kolegów i tutaj robiliście co mogliście, żeby się jak najlepiej zaprezentować. I szanowni Państwo, też z taką dużą przyjemnością obserwowałem, jak jeszcze byłem tym opiekunem tych zawodów, spotykaliśmy się z innymi opiekunami, zawodnikami, opiekunami i bardzo mi było miło, jak tak obserwowałem awanse tych ludzi. Tak? Okazuje się, że ktoś został naczelnikiem, ktoś został zastępcą komendanta powiatowego, miejskiego, komendantem, ktoś został zastępcą komendanta wojewódzkiego, komendantem wojewódzkim. To było naprawdę dla mnie miłe, bo tak sobie myślałem, ja z tym człowiekiem byłem, coś wspólnego, fajnego przeżyłem, bo ta rywalizacja była naprawdę fantastyczna. Chyba tak się zastanowię, no nie było jeszcze komendanta głównego, który tutaj był zawodnikiem, ale wszystko przed Wami. Naprawdę Wam bardzo serdecznie tego życzę, żebyście zastąpili mnie, moich kolegów, pana komendanta, zastępców, bo ludzie, którzy dają siebie w służbie więcej, tak? Bo to, że jesteście tutaj, musieliście się do tego turnieju przygotować. Daliście sobie, poświęciliście swój prywatny czas, bardzo często, żeby godnie reprezentować Wasze garnizony. To na takich ludzi jak Wy powinniśmy stawiać. I to naprawdę obserwując te lata rozwoju tych, którzy z dumą noszą oznakę honorową na swoich mundurach, ten ich rozwój daje mi możliwość tak powiedzenia, że naprawdę to Wy za chwilę zastąpicie kierownictwo polskiej policji. Tego Wam naprawdę bardzo serdecznie życzę. Myślę, że również to jest też taki etap, że możecie bardzo mocno myśleć o tym rozwoju Waszym zawodowym, bo przecież wygranie zawodów wojewódzkich daje Wam możliwość uczestniczenia w kursach w szkoleniu oficerskim, także nawet nie mając, to jest taki również bonus, ja ten bonus przypomnę Panom Komendantom Wojewódzkim na najbliższej odprawie, żeby zadbali również o Was. Nawet nie mając tego stanowiska oficerskiego, możecie przystąpić, bo naprawdę w takich ludzi jak Wy można i warto inwestować. Także naprawdę bardzo Wam serdecznie
Gratuluję, dziękuję Wam za udział w tym turnieju. Naprawdę wiem, ile Was to kosztowało, przygotowanie i to te nagrody, te zwycięstwa są okupione Waszym potem, Waszym wysiłkiem, również intelektualnym, bo te zawody zawsze stały na bardzo wysokim poziomie. I przy tych zawodach są pewne rzeczy zmienne i niezmienne. No, zmieniają się ludzie, tak, są cały czas nowi. No, niezmienne jest to, że odbywają się cały czas w Szkole Policji w Słupsku. Panie Komendancie, na Pana ręce składam serdeczne podziękowania za organizację tego turnieju. Jestem przekonany, że kadra, która służy w tej jednostce, Pan Komendant, stworzyliście Państwo doskonałe warunki i atmosferę, żeby ludzie, którzy uczestniczyli w tym turnieju, czuli się tutaj naprawdę dobrze. Dobrze, bardzo serdecznie dziękuję. I tak już na koniec, Szanowni Państwo, jak ja te 19, pierwszy raz był w 99, czyli 20 lat temu, kurczę, wygrywał Białystok, dzisiaj też Białystok. To też chyba jest taka rzecz niezmienna, chociaż nie wiem, jak to się odbywało. Ale naprawdę ja się nie doszukuję tutaj, bo myśmy też, pamiętam, jak bardzo mocno staraliśmy się ten Białystok wygryźć. Niestety się nie udało, raz nas Komenda Stołeczna wyprzedziła, co było takim nowym, pamiętam jak dziś, ale nie pamiętam roku, policjanci z metra warszawskiego, nie wiedziałem w ogóle w tym czasie, że taka jednostka jest. Ale się dowiedziałem, bardzo dobrzy policjanci, nie wiem gdzie oni są w tej chwili, to już jest 20 lat, ale to też pamiętam, była bardzo, bardzo zacięta rywalizacja. Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję.